Siemanko, ja jestem Masz. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, co gdybym był trenerem polskiej kadry w piłce nożnej. Jaki bym skład ogólnie stawił, tak, euro. No to tak, grałbym formacją 4-3-3, nie wiem czemu, ale... Bo tak, na bramce bym postawił na Fabińskiego, ponieważ... Jest bardziej pewny od takiego Szczęsnego na przykład. Tyle mam do powiedzenia. Środkowym obrońcą byłby, uwaga, uwaga, może was zaskoczę, Balukiewicz. I... Kto wie to? Ja nie wiem. Dobra. Środkowym obrońcą następnym byłby... No dobra, Jan Bednarek zaskoczył was. Myśleliście może, że Glik, ale nie. Bednarek. Następnym na LO grałby lewym, czyli lewy obrońca byłby Maciej Rybus. Bez zaskoczeń chyba. Na PO oczywiście Bartosz Baszyński. Na SP. I śpę to Piotr Zieliński bym dał. Na SP kolejne to by było Krychowiak. I na SPD... Kurde, czekaj, jest transfer mark odpalę. Czekaj chwilę. Czekajcie. Czekajcie chwilkę. Czekajcie. No dobra, no to Sebastian Szymański, dałbym go. Na lewym napastniku grałby Jóźwiak oczywiście. Nie wiem, czy dziwnie, czy nie. Na NC, no... Piątek ma kontuzję. Do końca sezonu. Więc go na pewno nie wystawię. Grałby oczywiście Lewandowski na napadzie, a na prawym napastniku grałby Kowalczyk. To mój skład. Jeśli wam się film spodobał, możecie zostawić łapkę, suba na kanale. No i co? Pozdro. Po prostu pozdro.